Jesteśmy w przerwie meczu Stomil Olsztyn, Kotwica, Kołobrzeg. Na trybunach spotkaliśmy byłego piłkarza Stomilu Olsztyn, Łukasza Jagnińskiego. Igła, powiedz, co cię sprowadza do nas, do Olsztyna? No, przyjechaliśmy z grupą młodzieży, dzieci właściwie, z Akademii Junior, z Ełku. Pomyśleliśmy, że warto pokazać też piłkę nożną w Olsztynie, nie tylko gdzieś tam w okolicy Ełku czy w Białymstoku, ale też tutaj. No i jak wam się podoba dzisiaj? No, bardzo fajnie. Oczywiście szkoda, że nie jest troszkę cieplej i że nie świecą reflektory, ale atmosfera jest fajna. No, miejmy nadzieję, że w drugiej połowie Stomil chociaż strzeli bramkę, żebyśmy mogli się tutaj wszyscy cieszyć. No oczywiście, wszyscy na to liczymy. Dzieci też kibicowały bardzo mocno. Większość jest pierwszy raz na stadionie w Olsztynie i mam nadzieję, że nie ostatni. No, ty nie jesteś pierwszy raz i jak miałbyś takie pierwsze skojarzenie z tym obiektem, to jakie one są? Z obiektem? No, z obiektem wiadomo, no, jest to swego rodzaju zabytek. Trzeba tak go traktować, a jeśli chodzi o takie emocjonalne sprawy, no to oczywiście bardzo bliski mojemu sercu. Chociaż wcale bym się nie obraził, gdybym przyjechał na już nowy stadion. Miałeś chwileczkę czasu przed meczem porozmawiać z byłymi kolegami z zespołu? No nie, niestety przyjechaliśmy tak właściwie 20 minut przed meczem, więc oni już byli po rozgrzewkach i tak dalej, ale mam nadzieję, że po meczu uda się chwilkę zamienić parę zdań. No ale na bieżąco na pewno śledzisz tutaj losy Stomilu Olsztyn. No i powiedz, co dla ciebie to jest takie troszeczkę rozczarowanie, że ten Stomil teraz w tej drugiej lidze tak gdzieś w ogonie tutaj ligowej tabeli niż z przodu? Wiadomo, że zawsze by się chciało, żeby był w czubie, no ale trzeba troszeczkę też patrzeć na rzeczywistość realistycznie i wydaje mi się, że trzeba to pomału budować i starać się stawiać kroki do przodu, więc na ten moment musimy po prostu radzić sobie z tym, co mamy. A powiedz mi, jaki Janusz Buchholz był w szatni, czy przejawiał już wtedy takie jakieś aspekty na to, żeby być trenerem tutaj gdzieś w lidze centralnej pierwszego zespołu? No oczywiście, Janek zawsze był przywódcą, takim typowym liderem. Po meczach oczywiście kilka osób zawsze omawialiśmy cały mecz przez wiele godzin. Także już pewne sprawy taktyczne i ja bardzo często grałem pod prawą stroną jako środkowy pomocnik i współpracowaliśmy w takim trójkącie z pomocnikiem, Janek był prawym obrońcą i on z tyłu, ja go cały czas słyszałem, prawa ręka, lewa ręka, pomocnik słyszał, zawsze wiedział gdzie powiedz, kogo, kiedy wysłać do pressingu, kiedy wycofać, więc to było od razu widoczne. No a powiedz, a ty dalej jesteś gdzieś w tych losach trenera, no bo ostatnio jak pamiętam, no to byłeś trenerem rezerw 100 mil. A jak teraz to wygląda? Jestem trenerem w Akademii Młodzika, tej właśnie Akademii Junior. No i też prowadzę zajęcia z dziećmi w przedszkolach z piłki nożnej, z takimi mniejszymi 5-6-latkami. Dobra, dzięki Igła za rozmowę, miło by cię zobaczyć.